Poznaniu. Okazuje się, że tam tego typu inwestycje się sprawdzają. Wiem, że marzymy o tym, żeby w Wieruszowie był, że tak powiem, głębszy basen, szerszy, kryty, żeby był aquapark, natomiast od czegoś musimy zacząć i ja cały czas popierałem tę ideę ze względu na jedną rzecz, a mianowicie, a dokładnie na wiele osób, które tutaj przy mnie stoją i patrzę tutaj na dzieci. Mam nadzieję, że rodzice, którzy mieszkają na terenie gminy Wieruszów, ale także zapraszamy rodziców sąsiednich gmin, będą czuli się bezpiecznie, wysyłając i, że tak powiem, kierując swoje pociechy tutaj na te baseny, ponieważ będzie to, mam nadzieję, bezpieczna i udana inwestycja. A z biegiem czasu myślę, że będziemy to powiększali. Poza tym to jest chyba też taki dobry dzień dla rekreacji i sportu w gminie Wieruszów, ponieważ przy okazji powiem, że dostaliśmy dofinansowanie na rozbudowę i modernizację sali przy Prośnie Wieruszów. 400 tysięcy z Ministerstwa Sportu i tu się kłaniam pani Sylwii Olbińskiej i wszystkim innym. A teraz oddaję głos panu Pawłowi Szandale, radnemu i pomysłodawcy tej inwestycji. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie wszystkich. Ja na początek chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym osobom w uruchomienie tego kompleksu. Kochani, gdyby nie zaangażowanie i pozytywna opinia pana burmistrza, kolegów radnych, zaznaczam, bez nich by nie byłoby uchwały, nie byłoby pieniędzy. Co prawda pieniędzy mieszkańców, ale jednak ta uchwała jest niezbędna. Ja gratuluję też realizatorowi, czyli panu burmistrzowi z jego całym zespołem. Brawa dla całego tutaj zespołu i pana burmistrza. Obiekt wygląda bardzo dobrze. Wierzę, że będzie służył długie lata. Tak jak pan burmistrz wspomniał, myślę, że go uda się rozbudować. To wszystko zależeć będzie, drodzy mieszkańcy, od was. Czy będziecie z tego obiektu korzystać? Czy będzie wam odpowiadał? Czy będzie cieszył się dobrą opinią? Co mogę jeszcze dodać? Chciałbym powiedzieć, że bardzo mi się tu podoba. Brakuje jeszcze leżaków, ale o to się postaramy w przyszłości. Słońce przyjdzie, kochani. Prognozy są może na ten tydzień nieoptymistyczne, ale słońce przyjdzie. No co, życzę wszystkim udanych wakacji, wszystkiego dobrego i aktywnego wypoczynku na terenie tych basenów letnich, które dzisiaj otwieramy. Dziękuję. Widział do przodu. I na pewno zobaczył tutaj to wszystko, co się dzieje. Na pewno miał tego świadomość. Widział na pewno pana burmistrza, widział na pewno radnych, widział tych wszystkich, którzy gromadzą nas tutaj, abyśmy mogli cieszyć się tymi basenami. Na pewno jest to inwestycja długo wyczekiwana. Jak tylko przyszedłem do Wieruszowa przed 3 laty, cały czas powtarzano mi, że na terenie tego gimnazjum miał powstać basen. I rzeczywiście te marzenia po części się zrealizowały. I bardzo dobrze. Będziemy jeszcze czekali kolejne lata, aby powstał piękny, zakryty basen, w którym młodzież czy dzieci naszego miasta, naszej gminy będą mogły uczyć się pięknie pływać. Życzę wszystkim dobrego korzystania z tych pięknych basenów. Chcę wam też powiedzieć, że patron tego gimnazjum, również Jan Paweł II, Karol Wojtyła, lubił bardzo mocno pływać. I kiedy został wybrany na papieża, postarał się, aby na Watykanie wybudowano basen. I wielu dostojnikom kościoła to się nie podobało. Na to Jan Paweł II się śmiał i mówił, lepiej wybudować basen na Watykanie, niż rozpisać nowe konklawe i wybierać nowego papieża. Niech służy pięknie to dzieło wszystkim dla naszego wypoczynku i nabrania sił do pracy. Dziękujemy bardzo, a teraz zaproszę, gdzie są chłopaki? Zapraszamy, bardzo serdecznie. No i mamy już pierwszy w wodzie. Woda mokra.
Pracują łydki, pracują uda, pracują pistolowe przepisy.